Siema wszystkim, z tej strony Hackeros. Zapraszam na iRacing Cadillac Challenge i Tour Le Mans. A dzisiaj wyjątkowy wyścig będzie, prawdopodobnie. Nocownie jest na pewno jakiś wysoki, co widać po kwalifikacjach. Czas kwalifikacyjny 4.2.453. No reszta stawki daleko. Wieczorem czasami ktoś się tam zdarzy, wbije gdzieś tam. Jest jeden, bo z jednym może powalczę. Andreas Sekas 4-3 zrobił. Ale jedni robią mniej więcej 4-1. Ostatnio widziałem gościa, zrobił 4-0-9. Czas kwalifikacyjny. Teraz jest jeden split, wiadomo, jest godzina 11:30, a więc ludzi jeszcze nie jest dużo. W sumie w Cadillacu ostatnio mało jeździ. Wieczorem zdarzają się dwa splity. Wczoraj były dwa splity, jechałem. Udało się wygrać, dzisiaj zobaczymy. Na ten wyścig może być o tyle wyjątkowy, że mój iRating przeskoczy barierę 4K, a więc 4000. Na razie mam 3979 bodajże. Jak się uda wygrać, to 4K wskoczy. Tak jak mówię, teraz tutaj nie ma jakiejś tam śmietanki. W tej serii zobaczymy, jak to pójdzie. Ja postaram się tutaj polecieć swoje, jak zwykle, stabilnie i do przodu. Dobra, trzymaj tak kciuki. Jedziemy z koksem. Balans hamulców na 54, 50, no 54 starczy. Setup fixed. Oczywiście ci co wiedzą, jedyna możliwość zmiany w setzie to właśnie jest balans hamulców. Cadillac jest o tyle trudny, że ten ABS niby jest, ale można zablokować koła spokojnie. Startujemy oczywiście z pole position. Z tego co widzę po czasach, jedyny zawodnik, który może mi deptać, to właśnie Andres Sekas z pozycji drugiej. Dobra, 14 sekund. Jedziemy. Nie wiem, jak to będzie słychać na tym mikrofonie, bo to mikrofon jest z Oculusa. Na spontanie nagrywam ten filmik sobie. Z tego względu, że właśnie ten wyścig może zadecydować o przejściu na wyższą barierę iRatingu. W sumie pierwszy raz w karierze, tak, bo jeszcze nie udało mi się osiągnąć 4000. Z przyczyn oczywiście różnych skilla, nieudanych wyścigów i tak dalej, i tak dalej. Temat rzeka. Co daje nam już 7 okrążeń przy takich czasach, co robię. To o tyle jest trudno, że wiadomo, jak ktoś siedzi na tyłku, to łapie drafta i wtedy trudno uciec. Trzeba być szybszy w zakrętach. Zobaczymy, jak to pójdzie. Double check your steering wheel, get a good look at your switches. You're ready to go.
line up behind the safe car. No i mamy zielone i lecimy. Staram się tutaj uciec Andresowi. A tu już drafta łapie. A potem będzie mi siedział na tyłku. A mam nadzieję, że mi nie wjedzie w tyłek. Reszta stawki oczywiście z tyłu. A większość słabszych zawodników właśnie ma to do siebie, że dosyć późno hamuje w tym Cadillacu, ale są dużo gorsi na wyjściach, co niestety jest błędem tutaj. Wtedy niszczy opony, no i na następnych lapach już mają dużo gorzej. Ale widzę, że walka będzie. Andres na pewno będzie próbował się tutaj trzymać. No, my będziemy próbować się bronić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj lekko odskoczyliśmy. Zobaczymy, jak w tej sekcji zakrętów będzie. Czy się uda odskoczyć z drafta. Na razie się trzyma. Thank you.
Troszeczkę się udało uciec. Ładnie idzie. No, będzie ciężko wygrać. Tak jak mówię, zawodnik strzył, jak jedzie podobnym tempem, a ma, jest w drafcie, to będzie mógł nas przeatakować za chwilę. Się postaram uciec z tej sekcji, ale nie wiem, czy wyjdzie. Mnie wyniosło. Udało się odskoczyć troszkę na 1-2. Już teraz będzie trudniej złapać mu drafta. Staram się trochę pojechać wężykiem. No 1-1, 1-0, ale już. O, błąd. Troszkę za dużo gazu. No to co zyskałem, to straciłem. No i teraz będzie atak, coś czuję.
On będzie czekał na ostatniego lapa, nie ma siły. Tak czuję. Zobaczymy. Oj, za późno do hamowania. No. Czy wyprzedzi? Nie wyprzedzi. No, mam troszkę lepszą pozycję. Dobra. Błąd popełnił. O, uderzył mnie. Za zero, na szczęście. Ora, troszkę poczekamy. Bo widzę, że niebezpieczny typek. Spokojnie. Bez sobie nie radzi w tej sekcji. Trzeba być bliżej na drafcie. Spokojnie, mam jeszcze dużo czasu. Także trochę może go postraszymy. Jeszcze mamy 3 lapy, także spokojnie. Postaram się wymusić na nim błąd. Na razie się pobawimy z tyłu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zagrywkę taktyczną spróbujemy na nim zrobić. Będzie się bronił. Bo, off track. Thank you.
Spróbuję na nim wymusić slowdowna, jak się uda. Slowdown, czy nie? Nie. Przeprosił, bo go wypchało. O, wolałem nie uderzyć w niego. Mrygniemy mu światełami. Dużo wolniejszy. No ale muszę się pomęczyć, jak go tutaj przejść bezpiecznie. Jeszcze dwa lapy. Thank you.
I slowdown. Tak. Chyba. Na razie nie wiem. Jeszcze nie zwalnia, ale mi się daje, że slowdown dostał. Zobaczymy, czy zwolni, czy nie. Nie, nie dostał slowdowna, bo by już wolnił wcześniej. No. Jego wyrzuciło. Za każdą cenę chcę wygrać, widać. No, ostatni lap. O, nie wiadomo, te 4K będzie za pozycję drugą. No, chyba nie będę ryzykował go wyprzedzać, bo skończyć się to może źle. Po prostu nie warto.
Ładna zagrywka taktyczna była. No teraz trzeba utrzymać. Pięknie. No i piękny finisz będzie, jak się nic nie spieprzy. Wow. Ładna walka była, trochę ryzykownie, ale... Wszystko czysto. Elegancko. Sobie napiszemy. Było dobrze. Widzę tu kurde klawiatury. No, napisał mi właśnie na priv. Ale sobie obejrzymy ostatnie okrążenie. No, fajnie wyglądało. Tutaj właśnie zagrywka będzie zaraz. Wymuszenie błędu na przeciwniku. To jeszcze nie to. To było dalej. Nie, to jeszcze nie to. Następny zakręt będzie. Aha, tutaj będzie. Tak. Tu się starałem, a tu ładnie jechaliśmy. Tu white. No w Cadillacu tu white i do hamowania to nie jest taka prosta sprawa. Tu zarzuciło, on też popełnia błąd. No i tutaj wykorzystanie od zewnętrznej. Zahaczył piasek. No i tutaj co? No, chciał później dohamować i go wypluło. I tak to się właśnie kończy. I pięknie. Odzyskanie pierwszej pozycji. No i tutaj już do końca utrzymanie pierwszego miejsca. No i wyklasował oczywiście niski. No, ale teraz jest pytanie, czy wpadł 4K? Czy wpadł 4K? Zaraz się okaże wszystko. Nie tu. Tylko chciałem to. O właśnie. O. Tu sobie możemy wyjść. No, głowa damy.
Nie, to jeszcze nie to jest. To jest wczorajszy wyścig. To jest wczorajszy wyścig P1. Jeszcze nie wpadło. No. Jeszcze poczekaj na odświeżenie. No, jestem ciekaw, czy wpadło, czy nie. Na razie jest 3979. To widać. A tak to wyglądała moja historia iracingowa. Raz pod górkę, raz na dół, bo to nie jest tak proste, jak się wydaje. Wejść na 4K. Miał trochę przerwy, było oczywiście zmiana serii różnych i tak dalej, i tak dalej. No tu było 3K szybko, potem 3 coś tam 200, potem spadki były znowu. Tu znowu spadki poniżej 2000 nawet. Jakieś były niefortunne wyścigi. Tu znowu do góry, w górkę się poszło prawie na 3,5, tu powyżej 3,5 i tu już lecimy do góry. No właśnie. Ale ja bym chciał zobaczyć już ten wynik. Wynik. Czy już będzie? Trzeba trochę poczekać. Już jest wynik. No, jak klasow słabiutki, 1400 oczywiście, to tylko jeden pokój słaby. No i tu proszę ja was, pękło czy nie pękło? Bo to jest pytanie. Tak, pękło. 4900, 9, 4009 plus 30 dostałem i tutaj dostałem plus, a promocję dostałem, bo ja miałem przed czwórką, a więc plus pół, 0,5 promocji, a więc 4,42, czyli plus 0,56 SR-a, a więc 4,42. Najwyżej wiadomo, 4,99 można mieć SR-a, safety rating, czyli za bezpieczną jazdę i tak dalej. No i tak jak widać właśnie dzięki draftowi można zobaczyć, że Andres zrobi nawet lepszy czas od mojego hotlapa. 4,2300 wykręcił, ja 4,2500. A więc tak to wygląda. No i fajnie. To jest właśnie ten wyjątkowy dzisiejszy dzień. 4K przekroczone. No i teraz obeszło w górę. No i dobra. Także dzięki, trzymaj to się. Do zobaczenia. Na pewno jakieś filmy się pojawią w niedługim czasie. Pro Evolution Soccer 18. Premiera niedługo. Więc na pewno się tam pogra w coś. No a iRacing to wiadomo, nie? Na porządku dziennym. Reszta simów się momentalnie nie liczy. Tak to wygląda. Dobra, trzymaj to się. Heja.